realistyczne rozumienie prawdy. Ile to jest 2 plus 2? 4. Pragmatyczne rozumienie prawdy. Ile to jest 2 plus 2? A kupujesz czy sprzedajesz? Duszo Chrystusa. Myślę, że w cyklu Wyjaśniam w 20 sekund ten ostatni materiał może okazać się najtrudniejszy, dlatego też postanowiłem dodać do niego pewne wyjaśnienia. Otóż prawdę można faktycznie próbować zdefiniować na różne sposoby. Święty Tomasz z Akwinu i wszyscy realiści, czyli filozofowie realistyczni, definiują prawdę jako zgodność naszego poznania z tym, co faktycznie rzeczywiście jest. A więc jeśli ja rozpoznaję, że przede mną jest kamera takiej marki, no to posiadam prawdę w tej jednej konkretnej dziedzinie. Jeśli jest zgodność pomiędzy moim poznaniem a tym, co faktycznie jest. Jeśli uważam, że kamera jest innej marki, to wprawdzie w pewnym stopniu prawdę posiadam, no bo rozpoznaję, że jest to kamera, ale błądzę co do precyzyjnego rozpoznania, jaka jest to dokładnie kamera, jaka firma ją wyprodukowała. Realistyczne rozumienie prawdy. Pragmatyczne rozumienie prawdy w szerokim znaczeniu, powiedzmy tej definicji, oznacza, że prawdziwe jest to, co jest w jakiś sposób skuteczne, co przynosi jakieś owoce. I może się to wydawać jakby szokujące i w jakiś sposób dziwne. Czy ktoś w ogóle tak myśli? No jak najbardziej. Niestety jak najbardziej ludzie tak myślą. Dlaczego tak niektórzy myślą? Dlatego, że w pewnym sensie przy pewnej weryfikacji w naukach przyrodniczych wydaje się to tak działać. To znaczy, jeśli formułuję jakąś prawdziwą tezę, to później spróbuję ją zweryfikować. Jeśli to działa, powtarzalnie działa, to wtedy wychodzę z założenia, że faktycznie tak jest. Przy czym metoda weryfikacji, czy coś jest prawdziwe, nie oznacza jeszcze, że w ten sposób osiągnęliśmy definicję samej prawdy, definicję tego badanego zjawiska. A więc faktycznie często będzie można w ten sposób zweryfikować, czy coś jest prawdziwe, czy nie, sprawdzając, czy to w jakiś sposób działa. Natomiast nie oznacza to, że to jest prawda, co przynosi korzyść. To by oznaczało, że na przykład w przypadku kradzieży, no kradzież, jeśli nie będzie miała negatywnych konsekwencji prawnych, finansowych, to przecież jest korzystna. No a więc, czy to oznacza, że jest prawdziwym, że coś należy do mnie, co nie należy do mnie, albo że to jest, czy to jest prawda, że mogę to zabrać, skoro przynosi mi to korzyść, zakładając, że nikt się nie dowie, że nie będzie to w jakiś sposób, nie spotkają mnie z tego powodu jakieś nieprzyjemności. Ano nie, nie sprawia to, że mogę to zrobić, że mogę się dopuścić kradzieży, nie sprawia, że jest to prawda, albo że to, ta rzecz jest moja, ani nie sprawia to, że prawdziwym jest, że w jakiejś sytuacji można coś ukraść. Podobnie w wielu innych moralnych przypadkach, to znaczy jeśli zabiję niewinną osobę w sytuacji jakiejś ważnej konieczności, to nie zmieni i będę miał z tego powodu, powiedzmy, jakieś korzyści. Nie zmieni to faktu, że to, co zrobiłem, było moralnie złe. Nie zmieni to faktu, że prawdziwym jest przykazanie, które zobowiązuje nas do tego, żeby nie zabijać osoby niewinnej. A więc prawdą nie jest to, co przynosi nam korzyść. Prawdą jest to, co faktycznie jest. I nasz rozum musi szukać tej rzeczywistości, próbować ją rozpoznać. I gdy udaje mu się rozpoznać, dobrze rozpoznać to, co jest, wtedy mówimy o prawdzie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Duszo Chrystusa.